No cześć. Generalnie teraz jakiś nagrałem Simsy 1. No i teraz powiem sobie nagrać Simsy 2 albo 3, a tutaj wychodzę z 4, ale... Sure, why not? Przecież też tak można. Super Simsy 4 z wieloma u mnie dodatkami, taki jestem bogaty. O, będzie mi zestaw świąteczny. No i prawie mam wyspiarskie życie, jeszcze inne to dodatki. Ale to nie szkodzi. Bez dodatków też się da bawić. I generalnie w ogóle ostatnio odświeżyli Simsy 4 i ten kreator też się w ogóle zmienił, co nie? Ja pierdziule. O, będzie sobie chodził w kasku Darth Vadera. I tutaj jeszcze do oficjalnego, to bym piżamkę sobie wziął, co nie? O. Myślę, że to strój idealny dla niego. O. No i popatrzcie na niego. Czy ten chłop może skraść serce Belli Ćwir? Stefan. O, idealna, co nie? I teraz, jeżeli chcecie ten zarąbisty, kurde, tego Sima zarąbistego, to generalnie, ja go sobie zapiszę pod twój tatuś 2077. Pozdrawiam wszystkich Polaków w czule. I normalnie, Sikalafon. Oni mieszkają w sumie chyba na Wierzbowej Zatoczce. Ta, tu jest tam, patrzcie, wprowadzimy się naprzeciwko nich. Jakiś ładny dom sobie znajdźmy w tym całym panelu. Nie no, zanim znajdę jakąś parcelę, którą będę chciał, to ja sobie sam ją zbuduję, co nie? O, idealna podłoga, patrzcie, no. Sikalafon jest. No i teraz stawiamy se tutaj tego, lodóweczka, jakiś blacik, nawet dwa, kucheneczka, jakiś alarm jakby zaczęło mi się jarać. No i to jest przyszłość, moi drodzy, domek 2077. Witam bardzo serdecznie pana tutaj, Stefana Burcy Muchę, generalnie. I mamy piękny domek. Ja bym na twoim miejscu... Ta, przywódca gangu, co ty robisz? On już patrz, on ma już pracę, no co za chłop? Ten już przywódca gangu jest, przestępca na trzecim poziomie, no spoko, spoko się bawisz. Rozbierz się do naga, normalnie, ta. To jest twój strój dzienny. Dobra, idź do środka. Jednak używa tych drzwi, no. Super, super, dobra, spoko. Dobra, idź uprawiaj jogging, pokaż się swojej sąsiadce. O, cześć, ale to ty nie jesteś moją sąsiadką, którą szukam. Pa. Jak cię, kurde, prawie, patrz gdzie chodzisz, bo cię prawie... Patrzcie, jakie wariaty tu jeżdżą. Dobra, czekaj, tu jakaś ładna pani. Weź ją... grubiańskie powitanie, to jest dobre chyba. Cześć. A patrzcie jaki rej zrobiła, patrz jak się wkurzyła. No, smutno jej się zrobiło generalnie. Smutna pani. No, siema, się wprowadziłem. Jestem w przyszłości. Wariato. Nie, ta maska to generalnie nie jestem fury. Dobra, nudna ta baba. I generalnie się spięty robię, bo nieznajomy jakiś przyszedł, co nie? Gada z nieznajomym. Bella! Pa, Bella przyszła, pa. Patrzcie kto przyszedł. Patrzcie, kto przyszedł. Czy ona przyniosła torcika? Cześć. Dobra, przyniosła torcika. To spoko. Zapraszam serdecznie do mojego domu. Jeszcze kopytko do mnie jakieś przyszło. Dobra, nie otwieraj im drzwi, tylko się przywitaj z nią. A do niej przyjazne powitanie weź. Gdzie ty uciekasz, chłopie? Idziesz do niej. Idziesz do niej. No cześć. Stefan jestem. Jezu, co to te oczy, to już... O nie. Chyba nic z tego nie wyjdzie. W ogóle moje włosy się nie mieszczą tutaj w tym całym chazie. Zarąbiście, co nie? A to dla mnie? O, wykwitne ciasto owocowe? To chyba dla mnie, co nie? To chodź mi dasz, chodź przyjdziesz do mnie. Oj, zapraszam. Zapytaj, czy w związku... No, Bella i Mortimer. Henryk i Majka, co nie w pierwszej części, normalnie. No, co ty taka smutna? Nie bądź taka smutna, patrz, przyjazne.
zrobię ci teraz narzekaj na problemy. Patrzcie, Mortimer mi przyszedł odwiedzić, ale... O, dobra, przywitaj się z nim, ale do niego grubiańsko się przywitaj. Dobra, flirtuj wodę z nią teraz generalnie przy Mortimerze. O, a czekajcie, mogę zdanąć Mortimera znowu, jak wtedy, tamtych tych czasach? Jak przy Simsa 1, patrzcie, patrzcie. Ale to będzie zbrodnia doskonała. Zbrodnia doskonała. No to teraz generalnie możemy, wiesz, Bella spędzić troszeczkę więcej czasu ze sobą. Oni se siedzą w tym zamknięciu. Jak tam się czujesz, Mortimerze? Przypomina ci się coś? Takie w sumie trochę... Ah, shit, here we go again. Usiedli sobie, co nie? Chyba wydaje się zadowolona. On chyba też. Mimo że tego, że ma cechę złośliwą. Co mi wchodzisz na parcele? Ty. Co ty robisz tutaj? Co? Gdzie ty mi wchodzisz? Chłopie, gdzie mi wchodzisz na parcele? Patrz, jak mi się wprosił do domu, co nie? Sugeruj, że matka tego Sima jest ramą. Haha! Dobra. O, patrz, poszła po mi naczynia, co? Pa. Twoja mama jest lamą, ha, 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 jaki żak, ci pojechałem. Zarąbiście, patrzcie, łatwiutka. Pa. O Jezu, jaka straszna muzyczka, dobra. Walka! Patrzcie, jak się klepią, co nie tak... Normalnie, łatwiutko. O, znowu się biją. Ha, ha, dymy. Zaproś na istniejące przyjęcie, dobra. Zorganizuję dla ciebie przyjęcie w ramach przeprosin. A ty mi nie uciekaj, proszę cię bardzo. Nie uciekaj mi. Nie, uciekła mi. Gdzie ty jesteś? Babo, gdzie ty mi uciekaj? Patrzcie, no kurde, no. Dzwoń po nią. Nie, no dobra, łapa na zgodę, zróbmy sobie zdjęcie, co nie, wspólne. Będę cię miał w toalecie. Najlepsi arcywrogowie ever. Tak było, nie zmyśl. Ta poświęca spędzenia czasu na tej parceli, dokładnie. Ty idzie, patrzcie jak biegnie, patrzcie co. Ale wariatka, patrzcie, biegnie. Normalnie fit. Dobra, czekaj, bo mi za gorąco się robi, co nie? Czy tak będzie ci wygodnie ze mną gadać dalej? Chodź mi tu. I generalnie teraz spróbujmy, czy cokolwiek da się. O, da się coś trochę już. A może tak pochwalę ci wygląd? Dzisiaj tak ładnie wyglądasz. Zrób zdjęcie z Bellą Ćwir. To jest dobry pomysł. O, i ta cenzura niżej. Nie, no super. Patrz Mortimerze, jak się świetnie bawię. Jak, Mortimerze, podoba ci się zdjęcie? Raczej jest fascynujące. O, już piszę SMS-a, co nie? Zrywam z tobą. Szykuj papiery rozwodowe. Zadaj ryzykowne pytanie. Da się? Da się. Patrzcie, zaczęło wchodzić. Mogę za rączki cię chwycić już? O nie! Oh shit! Dobra, przesadziliśmy. Dobra, za szybko. Co mi... Chcesz dołączyć do nich? Z miłą chęcią, czekaj. Jak nie w ten sposób... O. Dobra, generalnie... To jak tam twój... jak tam u ciebie? Dalej związku? Co nie związku? Ona mi się zbugowała w tej chwili. Jesteś dalej związku? Bella jest singlem! Brawa dla mnie, po 55 minutach odcinka w końcu udało mi się poderwać, pocałować właśnie Bellę Ćwir. Z małą pomocą, ponieważ ten pieprzony Mortimer mi się nie chce wywalić coś. Te, Bella. Cim. A jak się z tym ludzi cieszą się, patrzcie, kurde, no. Tu generalnie dzieją się ciekawe rzeczy, ale długo im to idzie. O, wyszedł. Taki sobie trochę smutny. O, jak! Jak dostał. Jaki wpierdol dostał. Jak mu wpieprzyła ze stopy.
A patrzcie, jeszcze go rekin. O, teraz wszystko okej, okay, ale mi rozwaliłeś nos, wiesz? A, no wiem. Co ja robię ze swoim życiem? Wstawaj. Uuu, jaka piżamka, patrzcie, ja nie mogę. I od razu się ubrała. Dobra, oświadcz się jej, co nie? Ale nie, czekaj. Nie, idealny stój, czekaj. Idealny stój, do tego muszę mieć. Bello, czy wyjdziesz za kosmitę? O generalnie to wszystko naprawię, co nie? Przyszedł Aleksander, nie spodziewał się chyba tego. Co mamusia robi z tym panem? Teraz jest zdecydowana, oczywiście, zadowoleni są, normalnie buziaczki, tulaski, to ta piękna ceremonia, Bella i Stefan składają sobie przysięgi małżeńskie, zarąbi się, przeprowadzka razem, okej, nie ma problemu. Wy se zostaniecie w domku twój tatuś 2077, a ja sobie będę tą ćwirów i sikala foam. Tak to się robi, a nie się zarabia, robi się karierę na 10 poziomie. Nie, bierze się dom ćwirów i się jest bogatym. W ogóle udała się ta ciąża? Ooo, Bella jest w ciąży? No to tego się nie spodziewałem, dobra. Chodźmy jeszcze na wypadek odwiedzić, zobaczyć jak tam się żyje u Mortimerów. O, no cześć, jak wam się tam żyje? Zarąbiste warunki mieszkaniowe. No, i w ten sposób to się wszystko robi. Ja tu pozdrawiam serdecznie, najlepszy odcinek ever Simsów, kappa. Jak widzicie, tak się robi pieniądze w Simsa, 45 tysięcy simoleonów. Bez żadnych cheatów, prawie, gdyby tutaj Mortimer by mi umarł, to wtedy by normalnie sikalafon by było,